14 fortsetzen. Chcemy dzisiaj kontynuować rozważanie listu do Rzymian 14 rozdziału. Vielleicht kann einer lesen von Vers 1 an bis Vers 12 einschließen. Może niech ktoś przeczyta od pierwszego wersetu do 12 włącznie. Do 12 włącznie, tak? 14 rozdział do Rzymian, pierwszy wiersz do 12. A słabego wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jarzynę jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je, albowiem Bóg go przyjął. Kimże ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada, do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękując, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata? Albo i ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, jakom żyw, mówi Pan, ugnie się przede mną wszelkie kolano i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Wir haben gesehen, dass von Kapitel 12 an der Brief sich mit Fragen für unsere Praxis beschäftigt. Zauważyliśmy, że począwszy od rozdziału 12, ten list zajmuje się pytaniami odnoszącymi się do naszej praktyki. Hier in Kapitel 14 beginnt ein neues Thema. I tutaj w rozdziale 14 rozpoczyna się nowy temat. Und da müssen wir jetzt erst einmal die Frage stellen, wer ist schwach und wer ist stark im Glauben. I najpierw musimy zadać sobie pytanie, kto to jest ten słaby, a kto mocny w wierze. Ich glaube, das ist eine Frage, die man schwer beantworten kann. Myślę, że jest to pytanie, na które ciężko odpowiedzieć. Weil man immer die Not hat, weil man immer eine Not hat, dass man nicht selber stark sich darstellen möchte. Ponieważ zawsze istnieje bieda, w której człowiek może nie być silny. Aber wenn das Wort diese Unterscheidung macht, ale jeśli Słowo Boże rozróżnia, robi tutaj różnicę, dann können wir dieser Frage auch einmal nachgehen, was damit gemeint ist. To jednak możemy się zastanowić, co ma na myśli. Aber wir wollen das in aller Vorsicht tun, ale chcemy czynić to z wielką ostrożnością, damit wir uns nicht selbst rühmen. Żebyśmy sami się nie wychwalali. Zunächst einmal müssen wir ja sagen, najpierw musimy powiedzieć, wir alle leben durch die Gnade. Że wszyscy żyjemy z łaski. Wir werden getragen durch Gottes Gnade unser ganzes Leben. Jesteśmy noszeni Bożą miłość, Bożą łaską przez całe nasze życie. Und wenn wir es von dieser Seite aus sehen, jeśli patrzymy z tego punktu widzenia, dann sind wir alle schwach. To my wszyscy jesteśmy słabi. Wenn der Herr uns nicht tragen würde, gdyby Pan Jezus nas nie nosił, würden wir das Ende nicht erreichen. Nigdy byśmy nie doszli do końca. So dass wir also sagen müssen, hier ist etwas anderes gemeint. A więc tutaj o czymś innym jest mowa. Und wenn wir in Vers 1 gelesen haben, dass es um Überlegungen geht, i kiedy w wersecie pierwszym czytaliśmy o przemyśleniach, dann verstehen wir vielleicht, to być może rozumiemy,
dass es hier um eine geistliche Erkenntnis geht. Że chodzi tutaj o duchowe poznanie. Um ein geistliches Verständnis des Wortes Gottes. O duchowe poznanie Słowa Bożego. Und die Fähigkeit, auch geistlich zu urteilen. I zdolność, aby duchowo osądzić sprawy. Und da macht das Wort Gottes Unterschiede. I w tym właśnie Słowo Boże robi różnicę. Und aber ich will es noch einmal sagen. I ja chcę to jeszcze raz podkreślić. Wir wollen trotzdem vorsichtig sein. Chcemy być ostrożni. Damit wir nicht zu hoch von uns selbst denken. Nie, żebyśmy nie myśleli za wiele o sobie samych. Es gibt ja eine Seite des Glaubens, die hier nicht gemeint ist. Jest pewna strona wiary, o której tutaj nie jest mowa. Das ist die Art und Weise, wie fest ich Gottes Wort und seiner Aussage vertraue. I chodzi o to, że jak mocno ufam słowom i wypowiedziom Słowa Bożego. Wir lesen das zum Beispiel von Abraham. Czytamy na przykład o Abrahamie. Ich meine in Hebräer 11. Myślę, że jest to w Hebrajczyków 11. Da steht, nicht schwach im Glauben sah er nicht seinen eigenen schon erstorbenen Leib. Er sah, dass er alt war und eigentlich keine Kinder mehr bekommen konnte. Wiemy o tym, że Abraham był już słaby na ciele i nie mógł otrzymywać już dzieci. Und Sarah ebenso. I Sara tak samo. Und da steht, dass er nicht schwach im Glauben war und Gottes Wort glaubte. I tam jest napisane, że on nie był słaby w wierze i wierzył słowom. Dass er also noch einen Sohn bekommen sollte. Że on wierzył, że otrzyma jednak syna mimo wszystko. In dieser Art Glaube ist hier nicht gemeint. Tutaj nie chodzi o ten rodzaj wiary. Da kann das kleinste Kind stark im Glauben sein. Tutaj nawet najmniejsze dziecko może być silne w wierze. Und man hat den Eindruck, dass Kinder manchmal Vorbild sein können. I mamy czasem wrażenie, że dzieci właśnie mogą być dla nas dobrym przykładem. Dass sie viel leichter etwas glauben und annehmen. Że one o wiele szybciej wierzą w coś i przyjmują to. Ich denke, dass wir hier etwas finden, was, ich muss es anders, nicht so kompliziert. Wir finden hier einen Glauben, der damit zu tun hat, wie wir Gottes Wort verstehen. Tutaj chodzi o wiarę, w to, w jaki sposób rozumiemy Słowo Boże. Aber das ist nicht nur eine Frage unseres Intellektuelles, unseres Intellekts, unseres Verstandes. Ale tutaj nie chodzi wcale o naszą inteligencję, czy na ile ona jest wysoko rozwinięta. Sondern geistliches Verständnis bildet sich aus der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Ale duchowe poznanie i zrozumienie tworzy się w społeczności z Panem. Je besser wir Gottes Wort kennen, im lepiej znamy Słowo Boże, je besser wir das Herz unseres Herrn kennen, im lepiej znamy serce naszego Pana, je besser wir unseren Gott und Vater kennen, im lepiej znamy Boga naszego Ojca, umso mehr sind unsere Gedanken in Übereinstimmung damit. Tym bardziej nasze myśli są w zgodności z myślami Jego. Und ich glaube, dass das der Unterschied hier in diesem Kapitel ist. I myślę, że to jest właśnie ta różnica w tym rozdziale. Wie weit wir ein Verständnis über Gottes Gedanken haben. Jak dalece posiadamy zrozumienie myśli Bożych. Und dann verstehen wir auch, dass es Geschwister gibt. I też wtedy rozumiemy, że istnieją bracia i siostry, die wir nicht mit schwierigen Überlegungen belasten dürfen. Których nie możemy obciążać trudnymi przemyśleniami. Das kann man vielleicht an einem Beispiel leicht erklären. Myślę, że można to zobrazować łatwo na podstawie jednego przykładu. Wenn sich jemand gerade bekehrt hat. Na przykład, jeśli ktoś właśnie się nawrócił. Wenn er in diesem Sinn auch ein Kind im Glauben ist, a więc w tym sensie jest jeszcze dzieckiem w wierze, dann werden wir ihn nicht belasten können mit schwierigen Fragen des Zusammenkommens. To nie możemy go obciążać trudnymi pytaniami i kwestiami odnoszącymi się wspólnego zgromadzania. Er ist einfach noch nicht in der Lage, dazu ein Urteil abzugeben. On po prostu jeszcze nie jest w stanie tego wszystkiego przyjąć. Aber der Schwerpunkt hier in diesem Kapitel, wenn wir die Verse ab Vers 2 lesen, ist noch ein anderer. Ale główna myśl tutaj od wersetu drugiego jest jeszcze inna.
jest im Wesentlichen eine Ermahnung an die Starken. W zasadzie jest to napomnienie do tych, którzy są silniejsi w wierze. Dass sie Geduld haben müssen mit den Schwachen. Żeby mieli cierpliwość z tymi, którzy są słabi. Und jetzt möchte ich noch ein paar Verse lesen zu dem Starksein. Chcę przeczytać jeszcze parę wersetów odnoszących się do bycia silnym. In 1. Johannes 2. 1. Jana 2. Vers 14 in der Mitte, ich habe euch Jünglinge geschrieben, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch bleibt. 2. rozdział, wersy 14 w połowie. Napisałem wam, młodzieńcy, gdyż jesteście mocni. Das Wort Gottes ist in ihnen. I Słowo Boże mieszka w was. Dann lesen wir aus Kolosser. Kolosami. Kapitel 4, Vers 12. Rozdział 4, Vers 12. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, damit ihr vollkommen und völlig überzeugt in allen Willen Gottes steht. Pozdrawia was Epaphras, który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Epaphras betete also für die Kolosser. A więc Epaphras modlił się za Kolosami, damit sie den Willen Gottes verstehen, żeby rozumieli wolę Bożą, und damit sie auch völlig überzeugt sind von dem Willen Gottes für ihr eigenes Leben. I żeby byli przekonani odnośnie woli Bożej w swoim życiu. Das ist so eine Überlegung, die uns vielleicht eine Antwort gibt auf die Frage, wer ist stark. To jest takie przemyślenie, które daje nam łatwo znaleźć odpowiedź na to, kto jest silny. Wir kennen das Wort Gottes. Znamy Słowo Boże. Und wir tragen es in unseren Herzen. Nosimy je w swoim sercu. Und das bringt eine Überzeugung des Willens Gottes in uns hervor. I to przynosi owoc tego, że wiemy, jaka jest wola Boża. Und jetzt macht Vers 2 einen Unterschied hier zwischen schwach und stark mit einem bestimmten Thema. A w wersecie drugim znajdujemy rozróżnienie odnośnie tego, kto jest słaby i mocny w odniesieniu do konkretnego tematu. Der eine glaubt, er dürfe alles essen. Jeden sądzi, że może jeść wszystko. Und der schwache ist Gemüse. A słaby je tylko warzywa. Das ist natürlich vor dem Hintergrund der damaligen Zeit zu verstehen. Oczywiście musi mieć na myśli tło w tamtych czasów. Im Judentum gab es ja diese Speisevorschriften. W żydostwie istniały przepisy odnoszące się do jedzenia. Bestimmte Tiere durften nicht gegessen werden. Konkretne zwierzęta nie mogły być spożywane. Und es gab manche Gläubigen aus den Juden, das haben wir gestern gesehen. I istnieli niektórzy wierzący z Żydów, tośmy też widzieli wczoraj. Die noch sehr mit diesem Gedanken gut beschäftigt waren. Którzy zajmowali się bardzo intensywnie tą właśnie myślą. Und die diese alten Vorschriften mit in das Christentum hineingebracht haben. I te przepisy wprowadzili do chrześcijaństwa. Die also einfach sich selber Regeln aufgestellt haben über das, was sie essen durften und was sie nicht essen durften. A więc sami ustanowili sobie przepisy odnośnie tego, co mogą, a czego nie mogą jeść. Das heißt, sie hatten also, sie waren in diesem Sinne also schwach im Glauben. A więc w tym sensie byli oni słabi w wierze. Sie haben nicht verstanden, was Paulus zum Beispiel geschrieben hat. Oni nie zrozumieli tego, co, na przykład, o czym na przykład pisał apostoł Paweł. Dass Gott uns alles reichlich gegeben hat zum Genuss. Że Pan dał nam wszystko, jakiego obficie, abyśmy mogli z tego czerpać korzyści.
Es gibt im Christentum keine Einschränkungen, mit einer Ausnahme. W chrześcijaństwie nie ma żadnych ograniczeń, poza jednym wyjątkiem. Dass wir kein Blut essen. Że nie mamy jeść krwi. Und jetzt waren solche hier zusammen, starke und schwache in der Versammlung. A teraz w zgromadzeniu właśnie słabi i mocni byli razem. Es geht also nicht um die Treue, sondern es geht um ein geistliches Verständnis. A więc nie chodzi tylko o wierność, ale o duchowe zrozumienie. Und jetzt kann es dazu kommen, dass der eine den anderen wegen seiner Schwachheit verachtet. Może do tego dojść, że jeden drugiego nie przestaje szanować z powodu jego myślenia. Dass er irgendwie sagt, ja, du bist ja, was du da machst, das ist ja Unsinn, das ist ja töricht, was du tust. Że jeden do drugiego może powiedzieć, to co ty robisz, to przecież jest bzdura, to jest błędne, nie musisz tak robić. Aber Gottes Wort sagt, wer ist, also wer stark ist und alles zu sich nimmt, soll den anderen nicht verachten. Ale Słowo Boże mówi tak, że ten, który jest silny, ma tego, który jest słaby, nie pogardzać nim. Dann gibt es einen Nachsatz, denn Gott hat ihn aufgenommen. I jest jego powiedziane, że ponieważ Pan go przyjął. Und das müssen wir immer vor Augen haben, wenn wir ein Urteil über andere nehmen wollen. I to musimy mieć zawsze przed swoimi oczami, jeśli chcemy wydać jakąś opinię o kimkolwiek. Ich habe einen Bruder oder eine Schwester vor mir, die Gott aufgenommen hat. Teraz mam pewną siostrę albo brata, który przyjął Pana. Und alleine deshalb will ich ihn nicht verachten. I tylko właśnie z tego względu nie chcę nim pogardzać. Sondern, und das werden die nächsten Verse noch zeigen, sondern ich werde ihn in Liebe ertragen. I kolejne wersy to jeszcze pokażą, że powinniśmy takiego w miłości przyjmować. Aber es gibt auch die andere Seite. Ale istnieje też druga strona. Dass der Schwache jemanden richtet in seinem Herzen. Że ten słaby osądza drugiego w swoim sercu. Das heißt, er gibt ein Urteil ab. A więc on daje osąd. Indem er sagt, und er tut etwas, was er nicht darf. Er isst hier einfach alles, was auf dem Tisch ist, obwohl das nicht erlaubt ist. Że ten, który jest słaby, mówi, on je wszystko, co tu jest na stole, pomimo, że to nie jest dozwolone. Auch das ist keine richtige Haltung. To też nie jest dobre nastawienie. Auch da müssen wir dann denken, Gott hat ihn aufgenommen. Także i w tym momencie musimy o tym pomyśleć, że Bóg go przyjął. Das ist jetzt also zunächst einmal die allgemeine Belehrung. A więc tak ogólnie to jest właśnie to pouczenie z tego rozdziału. Wer schwach ist, verachtet den anderen nicht. Kto jest słaby, nie. Entschuldigung, wer stark ist, verachtet den anderen nicht. To jest silny, niech nie pogardza tym, który jest słaby. Und wer schwach ist, richtet den anderen nicht. A ten, który jest słaby, niech nie osądza właśnie tego, który jest mocny. Denn wir denken immer daran, Gott hat ihn aufgenommen. Ponieważ zawsze myślimy o tym, że Pan, powinniśmy zawsze o tym myśleć, że Pan go przyjął. Und von Vers 4 an wird dann das noch einmal erklärt, wie das dann in der Praxis aussieht. I od wersetu 4 widzimy to, jak wygląda to w praktyce. Ich möchte besser sagen, wie Gott das beurteilt. A jeszcze lepiej mówiąc, jak Bóg to ocenia. Da wird zuerst der Schwache angesprochen. Najpierw jest mowa do tego, który jest słaby. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? Kim jesteś ty, który osądzasz cudzego sługę? Und das ist so eine Frage, die eigentlich die Antwort schon enthält. To jest w zasadzie takie pytanie, które zawiera już w sobie odpowiedź. Wir nennen das schon mal eine rhetorische Frage. My nazywamy to pytanie retoryczne. Weil man durch Fragen manchmal etwas klarer ausdrücken kann. To są pytania, przez które coś chce się już przekazać. Und wenn wir es richtig betonen hier, jeśli my to odpowiednio podkreślimy, zaakcentujemy, dann müssen wir dieses Du betonen. Wer bist du, der du den Hausknecht eines anderen richtest? To musimy tutaj położyć nacisk na słowo ty.
kimże ty jesteś, że osam też tu zarysuje. Jetzt haben wir das Bild vor uns, da ist ein Herr. Wyobraźmy to sobie, mamy tutaj jakiegoś pana, der eigene Knechte hat, który ma swoje sługi. Und ich maße mir ein Urteil über das Verhalten dieser Knechte zu. A ja oceniam te sługi. Und das Wort Gottes sagt hier, das Urteil steht dir nicht zu, der Herr muss richten. A Słowo Boże mówi, sąd nie należy do ciebie, gdyż sądzić ma Pan. Das steht im zweiten Satz dann, er steht oder fällt seinem eigenen Herrn. To jest napisane w drugiej części tego zdania, że to Pan, do Pana, no on należy do swojego Pana. Ich will das noch einmal klarstellen. Chcę to jeszcze raz podkreślić. Es geht hier nicht um die Beurteilung von Sünden, die Gottes Wort verurteilt. Nie chodzi tutaj o ocenę grzechów, które Bóg osądza. Da muss die Versammlung durchaus ein Urteil haben. Ponieważ jeśli chodzi o to, to zgromadzenie ma wydać osąd. Doch hier geht es um ein Urteil, um das furchtsame Verhalten meines Mitbruders. Ale tu chodzi o osądzanie bojaźliwego zachowania współbrata. Der einfach in seiner Erkenntnis noch nicht weitergekommen ist. Który po prostu w swoim poznaniu jeszcze nie zaszedł daleko. Und er ist für sein Verhalten seinem Herrn verantwortlich. On w swoim zachowaniu jest odpowiedzialny przed swoim Panem. Und mir steht in dieser Frage kein Urteil zu. I nam w tej kwestii nie należy się żaden osąd. Er ist einfach in der Hand seines Herrn, so geht der Vers 4 ja weiter. Tak jak w tym wersie 4 jest dalej napisane, on jest w rękach swojego Pana. Der Herr vermag ihn aufrecht zu halten. I to Pan ma moc podtrzymać go. Und ich habe die Verantwortung, das zu ertragen. A moją odpowiedzialnością jest znosić to. Hier kommt noch mal ein anderes Bild in Vers 5 dann. W wersie 5 mamy znowu kolejny obraz. Auch das ist aus dem Judentum. Także i to jest z Żydostwa. Vielleicht auch ein bisschen aus dem Heidentum, das mag auch mit hinein beschwingen. Może też nawet trochę też z pogaństwa, że się robi różnica między dniem i nocą. Dass man besondere Tage hat. Że ma się szczególne dni. Hier in diesem Beispiel jedenfalls. Przynajmniej tutaj o tym, w tym przykładzie jest o tym mowa. Und auch da eine Unterscheidung macht und meint, das sei ein wichtiger Tag, da müsste man vielleicht etwas Besonderes tun. I na przykład nadejdzie jakiś konkretny dzień, to uważa się, że należy coś szczególnego robić. Und ein anderer hat jeden Tag gleich. A ten drugi uważa, że każdy dzień jest taki sam. Und dann kommt eine interessante Feststellung in Vers 5. Istnieje tutaj bardzo... Am Ende, jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Ciekawe stwierdzenie, że niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Das bedeutet, dass man in Aufrichtigkeit seinen Glauben lebt. To oznacza, że każdy powinien swoją drogę w szczerości przed Panem kroczyć. Das bedeutet, dass man zunächst mal nicht auf den anderen sieht. To oznacza, że nie powinniśmy najpierw patrzeć na innych, sondern für sich, wie man Gottes Wort versteht, dann auch lebt. Tak jak się rozumie Słowo Boże, tak też według mnie tego żyć. Da geht es nicht um Eigenwillen. Nie chodzi tutaj o własną wolę. So in dem Sinne, ich tue, was ich will. Będę robić to, co chcę, w takim sensie. Sondern das ist eine Haltung der Unterwürfigkeit. Ale to jest nastawienie poddaństwa. Dass ich aus gutem Gewissen etwas so tue, wie ich es verstehe. Że kierując się jak najlepszym sumieniem, robię to, co uważam za słuszne. Das ist übrigens ein Weg, auf dem der Herr uns weiterführen kann in der Kenntnis seiner Gedanken. Tak na marginesie, to jest jedyna droga, którą Pan może nas prowadzić i darować nam poznanie swoich myśli.
Ich muss für mich im Glauben überzeugt sein, dass das, was ich tue, richtig ist. Ja muszę samemu mieć na to, być tego, o tym przekonany, że to, co czynię, jest dobre. Nicht, weil der Bruder X das auch so tut, tue ich das. Nie dlatego, że brat X tak czyni, to ja też tak będę czynił. Sondern weil ich überzeugt bin, das ist für mich richtig. Tylko dlatego, że ja sam jestem o tym przekonany, że to jest właściwie. Es geht hier nicht um die Frage, ob das absolut richtig ist. Nie chodzi tutaj o pytanie czy i o kwestię, czy to ogólnie jest prawidłowe. Sondern ob ich das in meinem Herzen so sehe und so Gottes Wort verstehe. Tylko czy ja to tak w swoim sercu widzę i tak rozumiem Słowo Boże. Und dann lernen wir aus Vers 6. A następnie w wersecie 6, z 6 uczymy się, dass wir in der Verantwortung vor dem Herrn stehen. Że stoimy w odpowiedzialności przed Panem. Wer also meint, er müsste einen besonderen Tag achten, soll das in der Verantwortung vor dem Herrn so tun. Jeśli ktoś uważa, że jakiś dzień ma wyróżniać nad innym, to niech to czyni w odpowiedzialności przed Panem. Wir denken nochmal an Vers 4, der Herr wird ihn aufrecht erhalten. Pomyślmy jeszcze raz o wersie 4, że Pan podtrzyma go. Und wir können auch davon ausgehen, dass der Herr das Verständnis gibt. Możemy też o tym myśleć, że Pan da zrozumienie. Wenn wir aufrichtig nach seinem Willen fragen. Jeśli naprawdę szczerze będziemy pytali o Jego wolę. Dann wird der Herr sicher auch ein Wachstum in der Erkenntnis geben. Wtedy też da wzrost w poznaniu. Aber egal, wo wir stehen in unserer geistlichen Entwicklung, ale obojętnie, gdzie będziemy stać w naszym duchowym rozwoju, wir sollen ein gutes Gewissen vor dem Herrn haben in dem, was wir tun oder lassen. Chcielibyśmy mieć czyste sumienie w tym, czego się trzymamy, a co pozostawiamy. Vers 6 fährt ja dann weiter. Das sind ja immer Beispiele. Wer isst, isst im Herrn und dankt nach Gott. Tutaj w wersie 6 dalej są przedstawione przykłady. Kto je dla Pana, niechaj je i dziękuję Bogu za to. Das heißt, er nimmt alle Gaben dankbar aus der Hand des Herrn an. To oznacza, żebyśmy wszystkie dary z wdzięcznością przyjmowali z ręki Boga. Freut sich über die Güte Gottes, der alles reichlich gibt. I cieszyli się z dobroci Jego, że On obficie wszystkim błogosławi i daje. Das soll ein Beispiel dafür sein, dass man sich ganz dem Herrn verantwortlich fühlt. I to ma być przykład tego, że by czuć się przed Panem odpowiedzialnym. Aber bei dem anderen ist das genauso. Wer nicht ist, ist dem Herrn nicht und dankt nach Gott. Ale w przypadku tego drugiego jest tak samo. Kto nie je, dla Pana niechaj nie je i dziękuję za to Bogu. Das heißt, er lässt einige Speisen beiseite und möchte sie nicht essen. A więc taka osoba niektóre posiłki odkłada na bok, nie chce ich jeść. Und doch dank sagt er auch Gott für das, was er bekommt. A mimo to dziękuję Bogu za to, co je. Beide sind also sich selbst vor dem Herrn verantwortlich. A więc oboje są odpowiedzialni przed Panem. Und jeder ist in seinem Sinne völlig überzeugt, das Richtige zu tun. I każdy jest musi odpowiedzialny przed Panem, żeby czynić to, co właściwe. Musi być też w własnym sumieniu o tym przekonany. Das wird dann in Vers 7 noch einmal ganz deutlich gesagt. Wersetie 7 jest jeszcze podkreślone. Keiner von uns lebt sich selbst und keiner stirbt sich selbst. Że nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt z nas dla siebie nie umiera. Wir sind, wie wir sind, in der Hand des Herrn. Tym, kim jesteśmy, jesteśmy w rękach Pana. Das heißt, dass wir leben dem Herrn. Obojętnie, czy żyjemy, to żyjemy dla Pana. Das heißt, wir sind in seiner Hand und unser Leben ist ein Dienst für ihn. A więc jesteśmy w Jego rękach i nasze życie jest służbą dla Niego. Und wir sind in seiner Hand auch und bleiben darin. I my jesteśmy w Jego rękach i pozostaniemy takimi. Und wenn der Herr uns zu sich holt, wenn wir sterben hier auf der Erde, a jeśli Pan zabierze nas do siebie, czyli umrzemy tutaj na tej ziemi, dann gehören wir immer noch dem Herrn. To nadal będziemy należeć do Pana. Er lässt uns nicht aus seiner Hand. On nas nie wypuści ze swoich rąk.
Gestern haben wir gelesen, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wczoraj mogliśmy czytać, że Pan Jezus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Aber Paulus will hier sagen, jeder, ob stark oder schwach, ist letztendlich in der Hand des Herrn. Ale to, co chce Paweł powiedzieć, jest to, że każdy, obojętnie czy słaby, czy mocny, należy do Pana. Dann kommt eine interessante Einschaltung in Vers 9. W wersecie 9 jest interesująca myśl, stawka taka. Denn hierzu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, um zu herrschen sowohl über Tote als auch über die Lebende. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Man hat den Eindruck, dass der Heilige Geist hier so eine kleine Erweiterung der Gedanken anzeigt. Ma się tutaj wrażenie, że Duch Święty rozszerza tą myśl. Es geht jetzt nicht nur um die Gläubigen, dass sie in der Hand des Herrn sind. Nie chodzi więc teraz tylko o wierzących, że są w ręku Pana. Sondern unser Blick wird hier einen Augenblick erweitert auf alle Menschen. Ale nasz wzrok jest rozszerzony na wszystkich ludzi. Der Grundgedanke ist, dass Christus herrschen soll. Główną myślą jest tutaj to, że Chrystus ma panować. Über Tote und Lebende. Zarówno nad żywymi, jak i nad umarłymi. Aber das macht gleichzeitig deutlich, ale jednocześnie to uwypukla, was wir am Anfang gesehen haben, to, co widzieliśmy na samym początku już, dass der Herr Jesus alleine das Recht hat, ein Urteil abzugeben und nicht wir. Że to tylko Chrystus ma prawo do tego, żeby wydać osąd, a nie my. Er ist der Herr der Herren. On jest Panem Panów. Von Gott so eingesetzt. Tak ustanowionym przez Boga. Und wir haben kein Recht, selbst ein Urteil über unsere Geschwister zu fällen. A my nie mamy żadnego prawa samemu wydawać jakiegokolwiek osądu o swoich współbraciach. Das steht ja dann in Vers 10. Du aber, was richtest du deinem Bruder? I o tym jest mowa też w wersecie 10. Ty czemu osądzasz swojego brata? Das ist also jetzt wieder an den Schwachen gerichtet. A więc znowu jest tutaj to skierowane do tych słabych. Du richtest deinem Bruder, weil er etwas tut, von dem du glaubst, dass es verboten ist. Ty osądzasz swojego brata, ponieważ uważasz coś, co on czyni za nieprawidłowe. Ich will es noch einmal sagen, es geht nicht um Sünden und das, was Gottes Wort verbietet. Nie chodzi tutaj oczywiście o grzechy i o to, co jawnie Słowo Boże zabrania. In 1. Korinther 5 wird ganz deutlich gesagt, dass wir den Bösen aus unserer Mitte hinaus tun sollen. W 1. Koryntian 5 jest jasno powiedziane, że powinniśmy usunąć wszelkie zło spośród nas. Aber das ist nicht das Thema hier in Römer 14. Ale to nie jest tutaj tematem tego rozdziału 14. Ich will das noch einmal wiederholen. Chcę to jeszcze raz powtórzyć. Es ist einfach ein ängstliches Festhalten an Regeln, von denen man glaubt, dass sie Gott wohlgefällig sind. To jest takie bojaźliwe trzymanie się reguł, uważając je za takie, które podobają się Bogu. Und es ist auf der anderen Seite der rechte Gebrauch der christlichen Freiheit. A z drugiej strony jest to złe pojmowanie chrześcijańskiej wolności. In Galater 5 lesen wir, dass wir zur Freiheit berufen sind. W Galatian 5 czytamy, że jesteśmy powołani do wolności. Aber dann werden wir auch belehrt, dass wir die Freiheit nicht benutzen sollen. Ich muss das lesen. Petrus spricht, meine ich. Oder da kann ich. Steht da mit dem Vers? Meine Petrus, 1. Petrus. 1. Piotra. Ich finde das jetzt so schnell nicht. Es heißt dort, ihr seid zur Freiheit berufen. Nie mogę tego teraz znaleźć, ale... Galatian 5, erster Vers. Ja, aber dann ist der Nachsatz, dass wir die Freiheit nicht zum, für das Fleisch gebrauchen sollen. Ja doch, Galater 5, Vers 13 natürlich. Ihr seid zur Freiheit berufen, aber gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch. 5, Vers 13. Galatian 5, 13.
wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobożajcie ciał. Geistliche, christliche Freiheit ist also nicht, dass wir tun und lassen können, was wir wollen. A więc chrześcijańska wolność to nie jest to, że my możemy czynić wszystko, co nam się podoba. Christliche Freiheit bedeutet eigentlich, w zasadzie chrześcijańska wolność oznacza, dass es uns eine Freude ist, das zu tun, was der Herr will. Że dla nas radością jest czynienie tego, co chce Pan. Und alles, was er erlaubt, ist auch uns erlaubt. I wszystko, co on, na co on pozwala, jest nam pozwolone. Und in dieser Freiheit dürfen wir leben. I w tej wolności chcemy żyć. Wobei wir auch da sicherlich geistliches Verständnis brauchen. Ale oczywiście potrzebujemy do tego też duchowego zrozumienia. Paulus schreibt einmal an die Korinther, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Paweł pisze do Koryntian, wszystko wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje. Wir verstehen, dass die christliche Freiheit sehr weit ist. A więc rozumiemy, że chrześcijańska wolność jest bardzo szeroka. Aber dass ihre Grenzen da hat, wo der Wille Gottes ist. Ale ma swoje granice tam, gdzie jest wola Pana. Und das ist hier dieser Konflikt, der in Römer 14 angedeutet wird. I tutaj znajdujemy ten konflikt, który jest przytoczony w Rzymie 14. Der eine lebt in der christlichen Freiheit. Jeden żyje w chrześcijańskiej wolności. Und ich bin jetzt nochmal Vers 10 und der Schwache urteilt und verachtet und richtet ihn deshalb. A to o tym jest mowa w 10 wersecie, a ten słaby osądza go i pogardza nim. Und der Starke, der in dieser Freiheit lebt, verachtet seinen Bruder, weil er sich Einschränkungen auferlegt. A ten, który jest silny w wierze, pogardza tym, który jest słabym, ponieważ on sobie czyni jakieś ograniczenia. Aber Vers 10 sagt uns, dazu habt ihr kein Recht. Ale werset 10 mówi nam, że nie macie do tego żadnego prawa. Es gibt einen, der alles beurteilt, denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Ponieważ jest tylko jeden, który może osądzać, gdyż wszyscy staniemy przed tym tronem. Das bedeutet nichts anderes in diesem Zusammenhang, dass wir Gott das Urteil überlassen. A więc w tym kontekście oznacza to, że my mamy pozostawić sąd Bogu. Er muss allein wissen, was seine Knechte dürfen und was sie nicht dürfen. On sam wie co jego słudzy mogą, a czego oni nie mogą. Und ich muss noch einmal auf diese eine Sache zurückkommen. Chcę jeszcze wrócić do jednej rzeczy. Dass wir in unseren eigenen Herzen sicher sein müssen, was wir tun. Że musimy sami w naszych sercach być pewni tego, co czynimy. Dass wir das in völligem Frieden vor Gott so tun können. Żebyśmy mogli w całkowitym spokoju czynić to przed Panem. Mein Herz ist also ruhig dabei, wenn ich etwas esse. A więc nasze serce jest spokojne wtedy, kiedy coś jemy. Weil ich weiß, dass Gott alles gegeben hat. Ponieważ wiem, że Bóg wszystko podarował. Aber mein Herz ist auch ruhig, wenn ich irgendwo eine Einschränkung mache. Ale moje serce też jest spokojne, jeśli czynię jakieś ograniczenia. Weil ich glaube, dass es dem Herrn so gefällt. Ponieważ myślę, że to się Panu podoba. In diesem Sinn muss also jeder für sich überzeugt sein, für das, was er tut. A więc w tym sensie każdy musi być w swoim sercu przekonany odnośnie tego, co czyni. Jetzt gehen wir nochmal zu Vers 10. Przechodzimy teraz do wersetu 10. Gott gibt also das Urteil ab. Bóg wydaje osąd. Und dann geht Vers 11 ein wenig darüber hinaus wieder. A werset 11 trochę wybiega takiego w przód. Also etwas über das enge Thema jetzt hinaus. Tutaj w ten ograniczonym temacie, który mamy. Und sagt, so wahr ich lebe, es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge Gott bekennen. Ponieważ napisano, jak żyw, mówi Pan, podniesie przede mną wszelkie kolana i wszelki język, wyznawać będzie Boga. Das macht zunächst einmal deutlich, to nam daje do zrozumienia,
dass wir einmal Rechenschaft abgeben müssen für das, was wir in unserem Leben getan haben. Że będziemy musieli zdać odpowiedzialność przed tym, co czyniliśmy w naszym życiu. Vielleicht kann man das auch noch ein wenig anders ausdrücken. Może można to jeszcze inaczej wyrazić. Dass wir vor dem Richterstuhl Christi einmal alles so sehen, wie Gott es sieht. Że przed sądem Bożym będziemy widzieć to, jak Bóg to widział. Und wir dann auch dahin kommen, es genauso zu beurteilen. I będziemy potrafili to tak samo ocenić takiego oczami Boga. Dann ist sowohl der Schwache als auch der Starke völlig in Übereinstimmung mit dem Herrn. I wtedy zarówno ten słaby i ten mocny znajdzie tak jakby zgodzi się z Bogiem. Aber dieser Vers geht natürlich noch darüber hinaus. Ale ten werset jeszcze wybiega dalej. Dann müssen wir auch daran denken, dass jeder, ob gläubig oder ungläubig, einmal vor dem Herrn stehen wird. I musimy pomyśleć o tym, że każdy, zarówno wierzący, jak i niewierzący, stanie przed Panem. Die einen beugen ihre Knie freiwillig. Ci jedni ugną swoje kolana przed nim dobrowolnie. Und es gibt andere, die das gezwungen tun. A ci drudzy będą musieli to czynić przymuszeni. Oder vielleicht, man liest das einmal in den Psalmen, mit Schmeichelei sich unterwerfen. Mit Schmeichelei heißt freundlich tun, aber im Herzen etwas anderes haben. W psalmach też czytamy o tym, że oni to będą czynić obłudnie. Also äußerlich huldigen sie dem Herrn, weil er einfach der Herr ist und sie keine andere Wahl haben. A więc tak zewnętrznie będą oddawać Bogu cześć, ponieważ On jest Panem i inaczej nie będą mogli. Aber in ihrem Herzen haben sie ihn nicht als ihren Herrn. Ale w swoich sercach nie będą, nie przyjmą Go jako swojego Pana. Es gibt einen Psalm, ich weiß das jetzt nicht genau, da steht etwas, der ungerechte knirscht mit den Zähnen, wenn er den Herrn verherrlicht. Er knirscht mit den Zähnen, das ist so, dass er Wut hat und muss es doch tun. Jest też taki werset, że oni będą to robić ze zgrzytaniem zębów, a więc będą mieli w sercu złość, a mimo to będą musieli to uczynić. Aber ich möchte uns allen die Furcht davor nehmen, dass wir einmal vor dem Herrn offenbar werden. Ale chcę teraz tutaj zabrać wszelki strach przed tym, że będziemy objawieni przed Panem. Wenn wir den Herrn Jesus sehen, kiedy my będziemy widzieć Pana, dann wissen wir, dass es unser Heiland, der für uns gestorben ist. To będziemy wiedzieć, że to jest nasz Zbawiciel, który za nas umarł. Dann beugen wir gerne unsere Knie. Wtedy chętnie ugniemy nasze kolana. Und bekennen gerne, dass Gott über allem steht. I chętnie wyznamy to, że Bóg stoi ponad wszystkim. Und wir freuen uns auch darüber, dass dann unsere Herzen so denken, wie der Herr denkt. I nasze serce się będzie cieszyć, że my myślimy tak samo jak Pan. Das sind also diese beiden Seiten. Wir freuen uns, vor diesem Richterstuhl zu sein. A więc są te dwie strony. My cieszymy się, że będziemy stać przed tym sądem Bożym. Und für den Ungläubigen ist es der Tag des Gerichtes. A dla niewierzących będzie to dzień sądu. Aber Vers 12 nimmt dann unseren Gedanken wieder auf. Werset 12. Jeder wird von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Teraz o tym, że każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. Das heißt auf der einen Seite. To oznacza z jednej strony. Und wir werden für unser Leben vor Gott Rechenschaft geben. Że my zdamy sprawę przed Bogiem ze swojego życia. Aber jeder für sich selbst. Ale każdy sam za siebie. Das heißt, wir brauchen nicht den anderen zu beurteilen. A więc nie możemy osądzać innych. Wir brauchen nicht über den anderen zu richten. Nie możemy ich oceniać. Wir dürfen ihn nicht verachten. Nie możemy ihn pogardzać. Denn er wird vor Gott stehen und dort wird alles in Ordnung gebracht werden. Ponieważ on sam stanie przed Bogiem, aby zdać z tego sprawę. Das ist jetzt in diesem ersten Teil des Kapitels die Belehrung, die wir haben. W tej pierwszej części tego rozdziału jest to właśnie pouczenie. Und wir werden gleich ab Vers 13 nach der Pause
zaraz od wersetu 13 po przerwie. Noch einmal sehen, wie wir das in der Tat dann in die Tat dann umsetzen. Będziemy mogli mówić o tym, jak możemy to wprowadzić w czyn. Wie dann unser Verhalten gegenseitig gegeneinander ist. I to, jakie powinno być nasze zachowanie między nami. Wir wollen jetzt einfach für uns mitnehmen. Chcemy wziąć, zastosować to dla siebie. Es gibt Unterschiede im Verständnis über Gottes Wort. Że istnieją różnice w rozumieniu Słowa Bożego. Und wir wollen das auch so lassen. I chcemy to tak pozostawić. Wir wollen dem Herrn überlassen, wie er geistliches Wachstum gibt. Chcemy to pozostawić też, komu Pan daje duchowe zrozumienie. Und wir wollen uns dafür hüten, dann ein Urteil über andere abzugeben. I chronimy, strzeżmy się przed tym, żeby kogokolwiek osądzać. Wir wollen einander ertragen. Chcemy znosić się nawzajem. Und einander tragen, das ist ja zweierlei. Ertragen ist es so nehmen, wie es ist, und tragen ist mehr helfen auf dem Weg des Glaubens. I podnosić się w drugim znaczeniu tego słowa, pomagać sobie na tej drodze. Und welche innere Haltung in unserem Herzen dazu nötig ist, das lesen wir dann in den nächsten Versen. A jakie jest nastawienie naszego serca, to będziemy czytali po przerwie w kolejnych wersetach. Okay.